cztery podstawowe bloki w karate. Jak ich używać, do czego służą, jak mogą pracować. Oczywiście pokazywaliśmy Wam między innymi w ujęciu bloki, w ujęciu niszcząco-atakującym, tak? Hop. W kontekście uderzeń. Jest też, powiedzmy, nurt teoria traktowania ruchów stricte grapplingowo jako manipulacje z stawami. Ja wolę, żeby było gdzieś po środku, tak? Najlepiej znać oba zastosowania, zależnie od sytuacji, do kim Jordan Unke zrobić to, bach, albo to, co pokażemy za chwilę. W każdym razie nie proponowałbym się nastawiać na interpretację, że karate to tylko uderzenia i kopnięcia. Stąd mamy te dziwne karate, jakie wygląda teraz, że blokiem Gedan Barai blokujemy, bo partner kopie, tak? Ja blokuję tutaj i potem z taką gardą, tak? Uderzam go w głowę, tak? Mamy takie dziwne dziwności. A czysto grapplingowym, no. Logicznie do sprawy podchodząc, nawet osoba niewyszkolona, oczywiście się mocujemy, się chwytamy, tak, więc tu jest element grapplingu, jeśli jest wyszkolona, to wie, co w tych momentach tam zrobić, ale nawet zapaśnikowi w sytuacji starcia w samoobronie, tak, czyli tak zwanego ulicznego, i tak się ciśnie piącha na ustach, żeby zastosować, tak? To jest normalne, także jedno i drugie podejście połączone razem jest bardzo fajne, ale do meritum. Jordan Unke, Soto Unke, Uchi Unke i Gedan Barai. Mamy rękę partnera i teraz blok Jordan Unke wykorzystany do manipulacji stawem. Przytrzymuję sobie jego rękę, wchodzę pod niego i teraz wykonuje blok Jordan Unke. Tutaj ciężko byłoby złamać mu rękę jako tako, tak, czyli całkiem przetrącić łokieć, z racji tego, że ja to mimo robię barkiem, trochę klatką piersiową. On w pewnym momencie zacznie czuć ten ruch i zacznie tam ściągać, o właśnie, tak, graficznie przedstawione, trochę przerysowane, ale właśnie w ten sposób przysiadać i ściągać plecami tą rękę, zacznie się bronić, ale jeśli ja jej nie uszkodzę, nie złamię, ale w każdym razie mam duże szanse, jeśli robię to z zaskoczenia, tak, w ten sposób, hop, żeby rękę uszkodzić, tak, żeby naderwać jakieś więzadło, ręka już nie jest do końca sprawna i teraz nawet po tym ruchu, jeśli mamy walczyć, on tą rękę ma taką niezbyt mrawą i już mam znaczącą przewagę. Także mamy blok Jordan Unke. Przy tym musimy pamiętać, żeby odwrócić jego rękę, żeby było łokciem idealnie w dół, tak? Można to zrobić w ten sposób, można zrobić to po... Stąd jest raz, dwa, po przechwycie, raz, ściągam rękę w dół, a tu idę do góry, hop, tak? Blok Jordan Unke. Teraz manipulacja stawem kolejna. Znowu przytrzymuję jego rękę, odwracam ją w tą stronę. Blok Gedan Barai, tak? Następnie, jeśli nie udało mi się odwrócić jego ręki do końca, czyli tutaj, żeby z góry zastosować Gedan Barai, to początek ruchu jest, dlatego mamy blok Mawashi Gedan Barai. Jest to połączenie Soto Unke i Gedan Barai. To powstało właśnie na tą okoliczność, czyli na przykład odwracam do boku, atakuję, partner się skręca, przechodzę do Gedan Barai, tak? Jeśli tu nie zadziała, nie skręciłem, chcę zrobić w ten sposób, nie działa, to natychmiastowo przekierowuję w tą stronę i mam tutaj manipulację stawem, jeśli jestem wystarczająco mocny, może dojść do uszkodzenia łokcia albo jego złamania. Zatem mamy raz, dwa, trzy, co z blokiem Uchi Unke, a no Uchi Unke już nie tą ręką, tylko ręką drugą, tak? Jeśli mam z drugiej strony po przekątnej, hop, i tutaj tego jakoś zmanipulować, że tak powiem, tak? Oczywiście, jeśli wyjdzie to dobrze, jeśli on mnie trzyma, dla odwrócenia uwagi jest bach, na przykład tam paluszkami w szyję, albo lekko gdzieś tam po oczach przejście, jest bęc. Mogę uszkodzić mu staw, a mogę po prostu wyjść tak samo tutaj. Jordan Unke nie działa, skręci łokieć do boku, odkręcam się teraz w tamtą stronę, przenoszę go tutaj. Oczywiście technika sama w sobie tutaj nie robi, bo będziemy się kręcić do jutra, bo jeśli on mnie wyprzedzi, to on się zawinie, przejdzie za mnie
i na przykład będzie mnie dusił, tak? Więc ja muszę być tego świadomy. I przechodzę tu, przechodząc za nim, wykorzystuję to do czegoś. Na przykład tego on mnie wyprzedza, ja się zatrzymuję, hop, wchodzę do jego nogi. Te rzeczy też są w karate, może wam mówi coś. Już było, przy okazji kata saiha, tak? Zaglądamy tam do interpretacji, gdzie schodzimy raz, dwa. Między innymi to, jest to jedno z obaleń Funakoshiego, albo jak mamy kata gariu na drugie kolanko, bo to mnie jeszcze boli. Ten ruch, tak? To tyle, jeśli chodzi o bloki w ujęciu manipulacji stawami, tak? Także mamy dźwignię, dążymy do złamania na ręce. Trenujcie kata, próbujcie wrzucać te rzeczy, kombinujcie. Jak moje kata mogłoby naprawdę wyglądać? I pamiętajcie, że nie ma jednej słusznej interpretacji. Jeśli wasze interpretacje spełniają podstawowe zasady logiki, historyczności i kontekstu powstawania karate, to każda z nich będzie dobra. Każda z nich będzie dobra i równie dobrze możecie zastosować w Taikyoku Pitch. Raz, dwa. Jeśli skrócimy dystans, tak, może być raz, dwa. Znaczy zwiększymy dystans, skrócimy dystans do jego ręki, tak. Ktoś inny zrobi to jeszcze inaczej i też będzie dobrze, też może być dobrze, jeśli jest to w zgodzie właśnie z logiką ogólną, z logiką bunkai, na którą się zawiera kontekst historyczny karate. Trenujcie, prosimcie w siłę i bawcie się dobrze.